Witam serdecznie wszystkich słuchaczy w niedzielę 25 sierpnia 2024 roku. Zastanawiałem się troszeczkę dosyć długo nad tym, jaki tytuł tego nagrania zrobić, czy religijny Matrix i jego kłamstwa, czy jak, czy co. I w końcu postanowiłem, że tytuł nagrania będzie katolicki CCCP. To jest oczywiście, jak to się mówi, określenie sigla rosyjska w znaczeniu naszym, że to był związek, jak pamiętamy, ZSRR, tak? I u nas w Polsce na ten skrót w języku rosyjskim, co powinno być jako SSSR, ten CCCP, mówiło się, że CEP CEPA CEPem pogania. I to bardzo dobrze pasuje właśnie do katolików, bo niestety, ale katolicy to są takie cepy, którzy innych katolików cepów cepem poganiają. Moi drodzy, prawda jest taka, że wychodzimy z tego religijnego Matrixa, który jest pełen obłudy i kłamstwa. I dlatego, żeby tutaj już nie przedłużać tego wstępu, ale może jeszcze powiem kilka słów, zanim przejdziemy do sedna sprawy. No bo oczywiście, niestety, wielu ludzi, mam tu na myśli chrześcijan, czyli tak samo katolików, jak i też i protestantów, no niestety wiele rzeczy nie wie odnośnie, wiele prawd nie zna odnośnie tak zwanych postaci biblijnych. Ponieważ niestety dzisiaj już wiemy, jak łatwo jest wylansować jakąś osobę, prawda? Wiemy, że dzisiaj to z najgorszego bandziora można zrobić pokorną owieczkę. W telewizji wszystko można, przed ekranem wszystko można, jak to się mówiło, papier też wszystko przyjmie, można napisać, co się chce. I tak jak mówię, z każdego najgorszego bandziora można zrobić naprawdę bardzo praktykującego, pokornego, prawda, wierzącego chrześcijanina. Wielu ludzi nie wie, ponieważ on niestety wiemy, że tak samo jak w kościele podczas mszy, na kazaniu, tak samo ma miejsce też w zborach protestanckich, gdzie czy to ksiądz, czy pastor weźmie jakiś tam wyrywek z pisma, oczywiście wyrywek z pisma, fragment z pisma, który jemu pasuje, potem zrobi piękną otoczkę, no bo tak niestety się robił pralnie mózgu w religiach, prawda? Wybiera się pewne fragmenty, potem się cukruje i w sposób prosty można naprawdę wylansować pewnych ludzi, tych właśnie pewne postaci. Daleko nie muszę szukać, wiadomo, Żydzi wylansowali Mojżesza, a Kościół rzymskokatolicki wylansował Maryję. Tyle co tam tych historii powstało, tych dogmatów, nauczeń odnośnie Matki Jezusa i tak dalej. Także no, widzimy, jak można wylansować. Jednakże odnośnie Matki Jezusa nic złego na jej temat nie można powiedzieć. Natomiast odnośnie wylansowanego Mojżesza, tego Mojżesza, tego Mose, co wylansowały Pejsatę, no niestety, tu jest dużo do powiedzenia. Ja w moich nagraniach już wykazałem wiele razy, kim tak naprawdę był Mojżesz. Postacią, o której ani katolik, ani protestant, a może i nie jeden też w wspólnotach mesjańskich, czy tamtych innych żydowskich ugrupowań, nie ma zielonego pojęcia. Więc dzisiaj sobie troszeczkę przypomnimy na podstawie komentarzy, oczywiście na podstawie komentarzy uznanego nam tutaj pogromcy protestantów, czyli katolickiego misjonarza Alberta Zalewskiego. No i tam sobie chwilę poczytamy pewne komentarze, które no troszeczkę nam coś tutaj znowu rozjaśnią, co niektórym w głowie, w jakich po prostu kłamstwach i obłudach religii żyją.
Więc tutaj nagranie, które było tam 3 dni temu, pod tytułem O przyjęciu prawdy protestanckiej. Przejdźmy sobie tutaj do komentatora, znanego nam już też, Wojtek Pies. O, i tutaj będą naprawdę bardzo ciekawe kwiatki się pojawiać. Więc tak, Wojtek pisze: Panie Albercie, to co pan tutaj głosi, nie do końca pokrywa się z rzeczywistością. Wyjaśnia to wasz ksiądz. Czy cieszyć się, że katolik poznał żywego Boga u protestantów? Remigiusz, Recław. No i potem tutaj pisze tutaj komentatorka. Remig został przeniesiony z Łodzi do Szczecina, ale to było chyba ze 2 lata temu. No i ja tutaj teraz wpisuję, bo ostatnio Albert ględził. No przeczytam może komentarz, który napisałem. Albert, masz wykazać, że rozmawiasz ze zmarłymi katolikami, do których masz dostęp. Czekamy. Oczywiście dni mijają, a Albert milczy. Nabrał wody w usta. Katolicy też nabrali tutaj te asy, które komentują na kanale Alberta też. Karpika zrobili, wody w usta nabrali i cisza. Albert przecież tak krytykując protestantów, on się chwali przecież, że oni mają dostęp do świętych, oni ze świętymi rozmawiają, czyli z tymi zmarłymi, nie? Bo wiemy, że w Kościele katolickim ludzie, którzy zmarli i potem zostali wyświęceni przez Kościół rzymskokatolicki, są nazywani świętymi i oni ponoć mają dostęp do tych świętych, obcują z tymi świętymi, rozmawiają z nimi. Więc ja tutaj praktycznie już ponawiam to pytanie, bo to nie jest pierwszy raz zadane pytanie, tylko ja już tutaj ponawiam w takim razie odnośnie nagrania, które wcześniej zrobił Albert, żeby zrobił wreszcie to nagranie, jak rozmawia ze zmarłymi katolikami, do których przecież ma dostęp, prawda? No i cisza. Idziemy dalej. Tu Wojtek pisze: Przychylam się do prośby, przypominam jednak, że to zjawisko paranormalactivity ma być uwiecznione kamerą. No i wkracza as teraz. Już wody z karpik tutaj teraz już zniknął, tak? I otwiera buzi Artur Kądziola. To teraz daj filmik tego samego księdza, Michał Misiak, co się stało? I popatrz, jak się cieszy, gdy Misiak poznaje żywego Boga u protestantów. Nie wciskaj kita wraz z Remigiuszem. No i tutaj Wojtek pisze, polecając ten film Remigiusza i wypowiadając swoją opinię na jego temat, przepięknie udowadniasz na forum, jakie kity i sprzeczności wasi duchowni baranom, owieczkom wciskają. Dziękuję. No i wchodzi drugi jas. Proszę bardzo. My chcemy nagranie anioła, który przemawiał do Romana i nakazał mu nauczać prawa. Ja teraz nie mogę znaleźć tego nagrania, bo nie pamiętam, w jakim to nagraniu mówiłem, jaki tytuł był nagrania. Ale wy, jak widzicie sami, Sławek, ja katolik, i za chwilę tutaj będzie komentarz Bartek Z, oni bardzo dobrze pamiętają to nagranie, skoro się na nie powołują. Nagranie było rzeczywiście. Miałem w nocy podczas snu wizję, rozmawiałem z aniołem, który oczywiście powiedział mi, że będę nauczał prawa, co oczywiście no, było wielkim dla mnie zaskoczeniem, ale praktycznie sens się skończył, bo po tych słowach anioła było coś takiego, jakbym nagle trzymając Biblię w ręku, a dokładnie tutaj przy piersi, spadałem w dół, i w momencie, kiedy spadałem w dół, oczywiście nie rozwaliłem się o żadną podłogę ani nic, o ziemię, no bo się w tym momencie przebudziłem. Ale sen bardzo dobrze pamiętałem. No i go opowiedziałem w nagraniu. Wszystkim się wydaje, że teraz nauczać prawa, to teraz będę ględził prawo mojżeszowe. Tak samo myślał też, co niektórzy z tych fanatyków prawa mojżeszowego. Prawda? No więc tak, Sławek pisze: My chcemy nagranie anioła, który przemawiał do Romana i nakazał mu nauczać prawa. No i wchodzi Bartek do akcji. O, jak od razu wody z ust wszyscy powypuszczali i pyski otwierają te. No, teraz Bartuś mówi: Jedyny anioł,
jaki odwiedza Romka, to ten z seansów spirytystycznych. O, ha, ha, ha! Ale śmieszny Bartuś. 5, kurde, od razu łapek. Tam 7, no dobra. No i Sławek do Bartusia pisze. Roman miał wizję o tym, że będzie nauczycielem prawa i tak wziął to do siebie, że doszedł do wniosku, że dekalog jest, jak to stwierdził, od dupę potłuc i odrzucił wszelkie prawo, a Mojżesza uznał za mordercę. No i to jest bardzo ciekawe. Oczywiście oszczerca Sławek tutaj, wypisując mi, że ja odrzuciłem wszelkie prawo, no, nadużywa pewnych słów, no ale tak robią właśnie ci obłudni katolicy, prawda? Więc nie będę dalej tu komentował, resztę się wyjaśni, czytam dalej. Oczywiście, że Mojżesza uznałem za mordercę i to nie ja, ale sam Jezus w rozmowie z faryzeuszami im to wykazał. I robiłem o tym nagrania. Więc tak, ja piszę do Sławka. Nauczać prawa oznacza być prawym i nauczać sprawiedliwości, a nie prawa mojżeszowego. Potem przeproś za kłamliwe oszczerstwa, bo ja nie powiedziałem, że dekalog jest o dupę potłuc, tylko że każde prawo, którego nauczają ludzie, jest o dupę potłuc. I to jest dokładnie to, bo ja w nagraniu mówiłem, że prawa, które nauczają ludzie, ja się powołałem tu na dzisiejsze czasy oczywiście, wystarczy spojrzeć na napis, jak się wchodzi do sądu, gdzie jest napisane, prawda, prawo i sprawiedliwość. Ale jak to prawo i sprawiedliwość, że ponoć prawo i sprawiedliwość jest jednakowe dla wszystkich, no to my już dzisiaj wiemy, że tak nie jest. W samym napisie może to istnieje, ale wiemy, że w rzeczywistości wiemy, jak prawo i sprawiedliwość funkcjonuje. Wiemy, jak korupcja jest rozszerzona nie tylko na władzę, powiedzmy, na te organy policyjne, ale także na sędziów, na tych wszystkich właśnie, co tam pracują w sądach. Łatwo ich jest tak samo przekupić. No zresztą nie muszę wam tłumaczyć. Wiecie sami, jak to prawo i sprawiedliwość funkcjonuje. I to nie jest to tylko, że w naszych dzisiejszych czasach tak jest. Tak było od samego początku, że funkcjonowało źle. Także dlatego mówiłem w nagraniu, że jeżeli nawet choćby ktoś cię tam powołuje, tak jak Mojżesz, że rzekomo otrzymał przykazania od samego Boga, to ja wykazałem, że Mojżesz, który był człowiekiem tak jak każdy z nas, oczywiście tych przykazań nie przestrzegał. A co najgorsze, notorycznie je łamał. Notorycznie je łamał. Dlatego dalej pisze. Jeśli Mojżesz głosił rzeczywiście prawo Boże, a nie swoją mądrość, jak jest napisane w Ewangeliach, że Mojżesz wyniósł mądrość z Egiptu. On był bardzo uczony i mądry w słowie i w czynach. Właśnie jest napisane, że to mądrość wyniósł z Egiptu. Więc ja tu piszę, jeśli Mojżesz głosił rzeczywiście prawo Boże, a nie swoją mądrość otrzymaną w Egipcie, uwaga, to dlaczego Mojżesz łamał dekalog? O, teraz widzimy, kto łamał dekalog. Nie ja, Sławku, jak napisałeś kłamliwie, że, bo ja w nagraniu nie powiedziałem, że dekalog jest o dupę potłuc. Prawda? Jak to Sławek pisze tutaj, że doszedłem do wniosku, że dekalog jest, jak to stwierdził, o dupę potłuc. Ja nie powiedziałem, że dekalog jest o dupę potłuc, bo nawet tytuł nagrania jest chyba, jeśli dobrze pamiętam, każde prawo jest o dupę potłuc. Każde prawo, które głosi człowiek. I choćby człowiek się powoływał, że niby to od Boga to prawo pochodzi, to jednakże sam głosząc to prawo jest zawsze o dupę potłuc. Prawa były w różnych królestwach i nigdzie się nie sprawdziły. W dzisiejszych czasach też prawo się w ogóle nie sprawdza. Okej, jedziemy dalej. Więc tak. Jeśli Mojżesz głosił rzeczywiście prawo Boże, a nie swoją mądrość otrzymaną w Egipcie, to dlaczego Mojżesz łamał dekalog? Przecież w dekalogu mamy napisane.
Przecież w dekalogu pisze: nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj rzeczy bliźniego. A Mojżesz kradł, zabijał, łupił, przywłaszczał sobie rzeczy bliźniego swego. Zrobiłem nagranie, zostawię link do nagrania. Ono jest długie, to nagranie, ale w sposób przepiękny wykazuje, jak Mojżesz notorycznie łamał przykazania Boże i był mordercą, bo zabił nawet swoich braci. Tak, tak, nie tego jednego, co tam zabił Egipcjanina i uciekł. No, zabił też i swoich braci Izraelitów. O tym się nie mówi na żadnym kazaniu w kościele, o tym się nie mówi w żadnym zborze protestanckim, a już ho, 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 w zborach mesjańskich i w synagogach żydowskich. O tym na pewno nie usłyszycie, że Mojżesz był bandziorem. Dokładnie. Był bandziorem. Kradł, zabijał i łupił. Jak to, mędrku, mi teraz szybko wytłumaczysz? Czekam. No i co? Nie doczekałem się. 3 dni minęły. Rybka oczywiście wodę w usta nabrała. I Sławek, ja katolik, i Bartuś Z, i Artur Kądzioła. Wszyscy nagle milczą. Nikt nie chciał już ze mną dyskutować, bo dobrze wiedzą, że ich po prostu zmiażdżę. Dobrze wiedzą, że ich zmiażdżę przykładami z samej Biblii. O tym, że Mojżesz był złodziejem. Był złodziejem. Izajasz prorok o tym napisał, że to była banda rozbójników. Jezus, rozmawiając z faryzeuszami, to potwierdził, że to byli rozbójnicy. No, kiedy rozmawiali o Mojżeszu i o Abrahamie. Dlatego Jezus wykazał faryzeuszom, żeby się nie powoływali na Abrahama, te cwaniaki, nie kręcili, bo oni postępują jak Mojżesz. Kradną, zabijają i łupią. No i czytamy dalej. Ja nie nadążam, o czym mówisz. Czy dekalog jest od Boga i jest dobry, czy to tylko prawo ludzkie ustanowione przez Mojżesza? Jak zwykle lanie wody i tak dalej, więc odpisałem krótko na temat. Odpowiedz na moje pytanie kłamliwa mendo, bo już znamy ich krętactwa. No i Bartuś się włączył. No popatrz, jaki Roman mądry, wykładowca prawa, na prokuratora go. I co mi tu pisze Bartek? Według twojej definicji nie masz prawa nauczać o prawie. No nie, twoja definicja jest wypatrzona. Tak jak wszystko, co wypatrzyli ci w twoim mózgu, religia KRK. Ja piszę, jeśli się wcinasz nieproszony w czyjąś dyskusję, to odpowiedz na pytanie, widząc, że twój klakier nie potrafi odpowiedzieć. Zresztą ty też nie potrafisz. Za to potrafisz, jak reszta twoich klakierów, tylko szydzić. Jesteś kolejną mędą. Tfu. No i koniec. Potem już nic mi nie odpisali. Nabrali usta, wody w usta i cisza. Ale jeszcze chcę wam doczytać tutaj. Tu jakiś Maciej Zieliński pisze nagle. Jeżeli zmarli jako katolicy, czyli wierzący w Chrystusa i Jego zmartwychwstanie, to nie są zmarli, lecz żyją w Jezusie Chrystusie. Proszę o dokumenty. To się zatrzymam, chociaż nie miałem tego na celu. Proszę o dokumenty. Dlaczego Kościół rzymskokatolicki nie potrafi udowodnić, że ci wszyscy, którzy są członkami KRK, po śmierci żyją? I gdzie żyją? Gdzie są? Dlaczego nie potrafią tego swoim wiernym parafianom wykazać, że ludzie, którzy byli wierni KRK, po śmierci są tu i tam i proszę bardzo, i na to są dowody, z kim są, gdzie są i tak dalej. Dlaczego na to nie ma żadnych dowodów? Wychodzimy z tego matriksa kłamliwej religii. Ale jeżeli zmarli jako katolicy, czyli wierzący w Chrystusa i Jego zmartwychwstanie, to nie są zmarli, lecz żyją w Jezusie Chrystusie, gdzie nie ma na to żadnych dowodów, okej, to też nie kontaktujemy się ze zmarłymi, tylko z żyjącymi. No i to w taką pralnię mózgu robią właśnie teolodzy katoliccy.
To są zwykłe filozofie, nie poparte żadnymi argumentami i faktami. A więc tak, co dalej pisze? Tak jak Jezus nie rozmawiał z demonem podszywającym się pod Mojżesza, lecz z Mojżeszem i Eliaszem, w przeciwnym razie Jezus kontaktowałby się z demonami, co jest absurdem. Nie, to nie jest absurdem, chociażby z prostego względu. Czy Jezus nie rozmawiał z demonami, podczas gdy wypędzał te demony z ludzi? Nie kontaktował się z demonami. Serio? Chcesz powiedzieć, że Jezus się nie kontaktował z demonami? Przecież z nimi rozmawiał. To wyraźnie w Ewangeliach pisze, że rozmawiał z demonami, a demony rozmawiały z Jezusem. Demony wiedziały, kim jest Jezus, a Jezus wiedział, kim są demony. A więc rozmawiał czy nie rozmawiał? Wyprany mózgu, KRK. Okej, następna sprawa. To tak jak z tym, czy świadkowie Jehowy twierdzą, że właśnie, bo świadkowie Jehowy twierdzą, że ludzie po śmierci nie istnieją i dlatego przykład wróżki Zendor, do której udał się pierwszy król Izraela, Saul, twierdzą, że Saul rozmawiał nie z duchem proroka Samuela, ale z demonem, który się podszywał pod właśnie z proroka Samuela, co jest brednią, bo nigdzie w Biblii nie jest napisane, że Samuel rozmawiał z demonem. Nigdzie tak jest nie napisane, natomiast wyraźnie pisze, że Saul rozmawiał ze zmarłym prorokiem Samuelem. Ale świadkowie Jehowy twierdzą, że było inaczej, choć nie mają na to żadnego potwierdzenia. Są tylko ich interpretacje teozoficzne. Okej. No i dobra. I teraz tak. Ja tutaj odpisałem, ale mój komentarz został usunięty. Mój komentarz został usunięty. Widzicie, nie ma już Roman, nie ma mojego komentarza, więc do tego powiem wam, co pisało w komentarzu, który został usunięty przez Alberta, bo on jest właścicielem kanału. Już wam szybciutko mówię, co było w komentarzu napisane odnośnie komentarza Maciej Zieliński, tak? Maciej Zieliński napisał, że Jezus nie mógł rozmawiać z demonami, ale że rozmawiał ze zmarłymi, prawda? No bo ho, ho, ale zmarli ci zmarli, oni są tak zmarli, że oni już żyją. Czyli Jezus w sumie nie rozmawiał ze zmarłymi, nie rozmawiał ze zmarłym Mojżeszem, nie, on rozmawiał z żyjącym Mojżeszem. Tyle tylko, że nie ma żadnych dowodów na to, że Mojżesz gdzieśkolwiek po śmierci swojej niby żył. Do czego teraz zmierzam? Napisałem w komentarzu tak, że no niestety dochodzę do takich wniosków i zaczynam odważnie o tym pisać, nie bojąc się krytyki ze strony żadnych chrześcijan, że rzeczywiście Biblia jest zbiorem pewnych mitów. I na to już jest coraz więcej potwierdzeń. Wystarczy obejrzeć sobie kanał Macieja Marcin Majewski. Człowiek, który tam gdzieś studiował i na KUL-u w Lublinie chyba i tak dalej. Ogólnie jest teologiem katolickim, z bardzo dobrym wykształceniem, z dobrą teologią, z bardzo świetną znajomością języka nie tylko tam greckiego, łacińskiego, ale i też hebrajskiego i ponoć tego starożytnego i nowoczesnego hebrajskiego. Bardzo dobry znawca tych języków. Wykładowca, tak jak powiedziałem, wykładowca, powiedzmy, jako teolog katolicki, prawda, z dokumentami, z upoważnieniem i tak dalej. I wyraźnie wykazuje w swoich nagraniach, że tak zwane, powiedzmy, przepisy, nakazy, te, które się znajdują, powiedzmy, w Pięciu Księgu Mojżeszowym, który przez Żydów jest nazywany jako, powiedzmy, Tora, okazuje się, że w dzisiejszej dobie już odnalezisk, okazuje się, że na przykład wiele tak zwanych przykazań, które są nie tylko w Dekalogu, ale tam dalej rozszerzone, bo przecież wiecie, że Żydzi wyliczyli, że tam jest 613 tych wszystkich nakazów, zakazów, które są w Pięciu Księgu Mojżeszowym.
Więc w tych wszystkich przepisach i tak samo odnośnie tej małej części, którą się nazywa dekalogiem, Marcin Majewski wykazuje, że istnieją źródła, które wykazują źródła starsze od Biblii, gdzie już pewne właśnie przykazania, pewne przepisy, ustanowienia, pewnego rodzaju jakieś tam powiedzmy przykazania dotyczące etyki, moralności i tak dalej, były znane o 500 lat, a nawet o 1000 lat wcześniej w innych plemionach, które istniały, zanim jeszcze Mojżesz ogłosił prawa Boże, które rzekomo otrzymał od Boga. Już niektóre z tych tam przykazań, które Mojżesz ogłosił, były znane w Egipcie, były znane w Babilonie, czyli na ziemiach Sumerów, a dokładnie to były ziemie Chaldejczyków. Później jakoś to się utarło, że to były tereny sumeryjskie, ale tam wcześniej żyli Chaldejczycy. I wychodzą różnego rodzaju dokumenty, tak jak powiedziałem, starsze od dokumentów, które są tak zwanym pięcioksięgiem mojżeszowym, gdzie dużo wcześniej plemiona przed Mojżeszem miały podobne przykazania. Marcin Majewski wykazuje, że nawet jeden z psalmów, tak, który był napisany przez króla Dawida, o dziwo, jest wypisz, wymaluj, dokładnie jednym z poematów jakiegoś tam faraona z Egiptu, który jest oczywiście ten traktat dużo starszy od psalmu Dawidowego. Także widzimy, że Żydzi kopiowali poprzez to, że szlajali się, uczyli się tu i tam i tak ściągali właśnie trochę od Egipcjan, trochę od Chaldejczyków, z Babilonu, trochę z Egiptu, pościągali pewnego rodzaju wiedzę i potem sobie stworzyli własne kapłaństwo, własny ustrój, własne królestwo, domagali się króla, więc Bóg w końcu po rozmowie z Samuelem stwierdził, okej, niech sobie ustanowią tego króla i tak dalej, prawda? I zaraz odnośnie tego komentarza Maciej Zieliński, gdzie napisał, że Jezus musiał rozmawiać z żywymi postaciami na górze Tabor, czyli z Mojżeszem i z Eliaszem, bo gdyby to nie byli żyli ludzie, tylko ludzie zmarli, to by się okazało, że Jezus rozmawiał z demonami, a to jest niemożliwe. Więc już tutaj Maciej Zieliński twierdzi, że ci ludzie to nie byli zmarli ludzie, oni już byli ożywieni, żywi ludzie, bo przecież Jezus tylko z żywymi ludźmi mógł rozmawiać. Co przed chwilą wykazałem, że brednie klepie, nie zna Biblii, nie zna Pisma Świętego, bo z demonami Jezus rozmawiał i miał z nimi do czynienia. A więc, ja napisałem dlatego, że coraz bardziej sądzę, że to jest zbiór mitów, niestety Biblia, co nie znaczy, że wszystko tam są jakimiś mitami, ale człowiek zaczyna orientować się, że no niestety nie można brać wszystkiego literalnie tak, jak jest napisane w Biblii, a tak, jak to nam wpajają w religiach, prawda, chrześcijańskich. Gdzie potem, jak się okazuje, to tak samo, czy to księża, czy pastorzy, czy teolodzy i tak dalej, tak naprawdę zaczynają sobie wybierać, co trzeba brać literalnie, a co brać za alegorię. Ale o tym oczywiście może zadecydować tylko Kościół rzymskokatolicki, albo jeśli odnośnie zborów protestanckich, tylko pastor może zdecydować, co jest do brania literalnie, a co trzeba wziąć za alegorię, prawda? No i ja napisałem, bo to jest dziwne, bo żeby tu już teraz nie opowiadać tego wszystkiego, ale ci, którzy znają Stary Testament, historię Mojżesza, wiemy, że Bóg w pewnym... Ja to sądzę, że Mojżesz dał dyla, bo od początku już wiem, że Mojżesz, on po prostu współdziałał z aniołami. W pewnym momencie, nie wiem jak tam się dogadał, nie wiem do jakiego wniosku Mojżesz doszedł, ale według mnie, to jest moja opinia, według mnie, ponieważ był mądry, cwany lisek, zdecydował w pewnym momencie w sposób sprytny się wycofać, a posłać Jozuego z tą resztką ludzi, których jeszcze nie dobił, niech idą się wyrżną, jak
padną, to padną, jak se dadzą radę, to se dadzą radę i se wezmą tą ziemię za Jordanem po drugiej stronie rzeki, prawda? Po prostu stwierdził, że się wycofa. Nasycił się władzą, z tego co można przeczytać, to jadł dobrze, no żył jak król, można powiedzieć, dzisiejszym takim terminem. Żył sobie wspaniale i dobrze, dosyta. Więc moim zdaniem stwierdził, jak tu zniknąć ze sceny i sobie to nieźle obmyślił. Stwierdził, że Bóg nakazał mu pójść tam na jakąś górę i że ma umrzeć. Ale w Biblii czytamy, że poszli ludzie poszukiwać Mojżesza i przetrzesali tam tereny dosyć wzdłuż i wszerz i się okazało, że Mojżesza nigdzie nie znaleźli. A jest napisane, że był w sile wieku, ale ciała Mojżesza nie znaleziono. A skoro ciała Mojżesza nie znaleziono, no to w końcu nie wiadomo, czy umarł. Na to nie ma dowodów. Mało tego, nie ma żadnych też dowodów, jakoby Mojżesz był zabrany do nieba. Czy gdziekolwiek i cokolwiek przez Boga. Druga postać właśnie Eliasz, co ciekawe, bo cały czas mówimy o tym spotkaniu Jezusa na górze Tabor z Mojżeszem i z Eliaszem. Czyli tak, Jezus rozmawia z Mojżeszem, który ponoć umarł, ale tak umarł, że nie umarł, bo nigdzie nie znaleziono jego ciała. A potem rozmawia z Eliaszem, który według Biblii, według Pisma, no nigdy nie umarł. Ale też nie ma żadnych dowodów na to, jakoby gdzieś miał żyć wiecznie. Jakoby jego ciało gdzieś zostało przemienione, czy coś. Prawda? Więc mamy dwie postacie, z którymi rozmawia Jezus. Jedną z tych postaci jest Mojżesz, który ponoć miał umrzeć, ale nie ma na to żadnych dowodów, że umarł i ciała jego nie znaleziono. A potem rozmawia Jezus z drugą postacią, z prorokiem Eliaszem, który według Biblii nigdy nie umarł, ale nie ma to też żadnych dowodów, że on nigdy nie umarł. A przecież ludzie tak długo nie żyją, napisałem w komentarzu. Bo od historii tam Eliasza do góry Tabor, kiedy się pojawił Jezus, no to tam gdzieś plus minus upłynęło 1000 lat, już dokładnie teraz nie pamiętam. Ale ludzie tak długo nie żyją. Zresztą możecie sobie sprawdzić, ile tam lat upłynęło, odkąd został Eliasz wzięty do nieba, do momentu, kiedy pojawił się Jezus. Dlatego uważam coraz bardziej, że rzeczywiście, czytając Biblię, trzeba być ostrożnym, bo naprawdę można śmiało stwierdzić, że niektóre opowiadania, które są w Biblii, można nazwać jakimiś mitami. I nie brać literalnie tego, co tam pisze, faktycznie tylko za jakąś alegorię. Tak jak to na przykład robią też i w kościele katolickim, wśród protestantów, biorąc za alegorię, twierdzą właśnie, że Jezus rozmawiał z dwoma takimi pilastrami, gdzie jeden pilar ten... Jak to się w Polsce mówi? No, niech będzie pilastrem, prawda? Jednym pilastrem był Mojżesz jako prawo, a drugim pilastrem był takim Eliasz jako prorocy. Czyli to był przykład prawo i prorocy. Tak mówią ci pastorzy, czy tam księża. To jest gówno, prawda? Bo Mojżesz też był prorokiem. I przede wszystkim Mojżesz był, jeśli czytamy Biblię, to był pierwszym prorokiem ze wszystkich proroków. Takich największych. Także mówienie to, że Jezus rozmawia i to teraz jakieś alegorie się dopatrują, że to był symbol prawa i proroków, gówno prawda, bo Mojżesz był tak samo prorokiem, jak i Eliasz. Także no, widzimy, jak sobie każdy wuj na swój strój interpretuje w różnych denominacjach religijnych, sobie nauczają według swoich fantazji. Dobrze, nie chcę przedłużać, to tyle w tym nagraniu, bo jest długie. Tam są jeszcze inne ciekawe komentarze, tylko nabąknę, gdzie Wojtek Pies pisał z Arturem Kądziołą. No i Artur Kądzioła, wiadomo, no jak to się mówi. Gdzieś mi się tam noga powinęła, prawda? Zaczął brednie wypisywać, a że nie miał do czynienia z jakimś prostym człowiekiem takim jak ja,
tylko że Wojtek Pies to też jest osoba wykształcona, no to zaczął się wymigiwać, ale mu się to nie udało, bo Wojtek go przyłapał na manipulacjach, na tym jak zaczął się wymigiwać i tak dalej. No ja to wszystko przeczytałem, dałem swój komentarz, ale to może jak będę chciał, to zrobię o tym inne nagranie. W tym nagraniu wystarczy, tak jak mówię, wychodzimy z religii Matrixa.